A my łączymy się ze studiem X-Faktora. Witam pana serdecznie. Naszym gościem jest Wojciech Iwański, reżyser tego przedstawienia. Proszę powiedzieć, co dzisiaj zobaczymy? Halo, halo, panie Wojtku, słyszymy się? Chyba mamy jakiś problem. Artysta z Palestyny postanowił namalować największy obraz olejny na świecie. Jego prezentacja odbyła się w Kijowie na Ukrainie. Obraz autorstwa Jamala Badwana. Malowany był przez 12 miesięcy. Artysta pracował po 12 godzin dziennie. Płótno ma 15 na 20 metrów kwadratowych. Podczas prezentacji w Kijowie obecny był przedstawiciel Księgi Rekordów Guinnessa. Malarz ma nadzieję, że jego dzieło poruszy tych, którym bliska jest idea zjednoczenia wyznawców wszystkich religii. Obstawię 12,5%, ale tak naprawdę po prostu czysto intuicyjnie, bo mówię, zawsze byłam słaba z matematyki, także nie mam pojęcia. I to jest twoje ostatnie słowo? Tak, niech będzie. Zaznaczamy? Nie, przepraszam. Kobieta zmienną jest. 1/8. 1/8, ile to procent? Nie, niech zostanie 12,5. Zaznaczamy? Tak, niech będzie. Zaznaczmy. Na co chciałaś zmienić przez chwilę? Na 8, bo z tym, że 8, no to przecież to będzie 8%, tak? No tak. Ze 100. A tutaj jedna. A tu jest 1/8. No? A tu jest 1/8. Także. Czyli? 12,5. Tak? No tak, Eliza, tak. Wystarczy podać przez internet swoje wymiary i sprawdzić, jak upatrzony ciuch układa się na robocie manekinie. Wynalazek wymyśliła pewna estońska firma. Jak zapewnia jej właściciel, elektroniczne manekiny są w stanie imitować każdy kształt ciała. Manekin może być szczupły lub bardzo muskularny. Może przybrać 100 tysięcy różnych sylwetek. Na razie są tylko dwa wyprodukowane modele, mężczyzny i kobiety. Wkrótce to się zmieni. Roboty zmniejszają liczbę zwrotów. W efekcie więcej zarabiamy, bo nie musimy płacić za przesyłki. Co poza tym jeszcze w świecie według Jacka? Jeszcze moment. Nie ma. O, coś się zepsuło. Mieszkańcy Seattle zapewne przecierali oczy ze zdumienia, widząc, jak policja eskortuje maszerujące autostradą gęsi. W obawie o życie ptaków zdecydowano o zamknięciu polskiego pobliskiego pasa. Cała operacja trwała około 20 minut. Tematem zajmuje się Daniel Stenzel. Danielu, ty rozmawiałeś i z Lechem Wałęsą, i z lekarzami. Najpierw powiedz, co mówił pacjent i w jakim jest stanie. Mamy problem z dźwiękiem, proszę państwa. Nie słyszeliśmy naszego reportera. Daniel Stenzel na miejscu przed szpitalem, w którym znajduje się Lech Wałęsa. Inny genialny wynalazek to drukarka bielizny. Komputer skanuje ciało klientki i projektuje dla niej biustonosz lub majtki. Specjalna maszyna drukuje gotową bieliznę z malutkich krążków połączonych sprężynkami. Producenci zapewniają, że wbrew pozorom materiał jest bardzo wygodny.